serwisu w Obiektywie jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dostawą do domu. Gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lubaczowie sprzeda lub wynajmie sklep położony w Baszni Górnej o powierzchni użytkowej 75 m2. Wynajmie lokal na pierwszym piętrze przy ulicy Rynek 11 w Lubaczowie o powierzchni 35 m2, a także sprzeda działkę wraz z zabudowaniem o powierzchni ponad 950 m2 w Lubaczowie przy ulicy Chopina 53. Spółdzielnia sprzeda także 65 tysięcy sztuk kapsli do butelek. Informacje pod numerami telefonów 16 633 00 00 lub 16 632 18 69 lub w biurze spółdzielni w Lubaczowie przy ulicy Rynek 11. Nowo otwarta sala zabaw kolorowe Pięterko w Lubaczowie zaprasza. Sala oferuje m.in. możliwość zabawy dzieci pod okiem animatora, a także wypożyczanie strojów, zabawy firmowe, animacje podczas okolicznościowych imprez, animacje dzieci z dojazdem do restauracji podczas wesel czy poprawin, a także urodziny lub imieniny w sali. W sali na dzieci czekają m.in. kolorowe zabawki, gry zręcznościowe, taniec, śpiew, zabawy plastyczne, modelowanie balonów czy pokazy wielkich baniek mydlanych i zabawy z chustą animacyjną. Sala zabaw kolorowe Pięterko Monika Komenda, ulica Pułkownika Dąbka 2B w Lubaczowie. Telewizja Lubaczów, Iwona Buczko. Bardzo mi miło powitać Państwa na początku naszego serwisu informacyjnego w Obiektywie. 10 zespołów i grup obrzędowych z Podkarpacia i Lubelszczyzny zaprezentowało się w niedzielę, 4 lutego w Starym Dzikowie, na 16. przeglądzie grup obrzędowych Wątki Folkloru Ludowego. W tym roku uczestnicy widowni, a także jurorom pokazali m.in. jak dawniej wyglądały na wsi wykopki, pranie nad potokiem, grabienie ściółki, adwentowe wieczory w chatach, zwyczaje wielkopiątkowe, dzień świętego Szczepana czy wizyta tzw. Herodów. Większość prezentowanych zwyczajów i obrzędów odeszła już niestety w zapomnienie, a dzikowski przegląd jest doskonałą okazją do przybliżenia ich szczególnie młodszemu pokoleniu, a także środowiskom twórczym, kultywując tym samym dziedzictwo kulturowe polskiej wsi. A gospoda się nie pogniewa, jak panie coś się zaśpiewa? Nie. Nie. No dobrze. Mogę prosić? Chodzi o to, aby pokazać dawne obrzędy i zwyczaje ludowe, które niegdyś występowały w poszczególnych miejscowościach, no a dzisiaj ze względu na zmianę sytuacji, rozwój gospodarczy, zaniknęły. Po prostu wiadomo, współczesność wyparła pewne rzeczy, które były kiedyś. I właśnie ten przegląd ma na celu przekazanie tych rzeczy i to przekazanie w sposób taki bardzo efektowny, bym rzekła, ponieważ nie jest to tylko opowiedzenie, ale jest to zarazem pokazanie, bo grupy obrzędowe przekazują prawdę, którą pamiętają, którą mają przekazane od swoich przodków, od swoich dziadków, rodziców. Jest to cały obrazek, bo to jest właśnie i powiedziane, i pokazane, często wyśpiewane. Spektakle oceniało jury Krystyna Trojanowska, folklorysta, dr Andrzej Karczmarzewski, etnograf oraz dr Janusz Pokrywka, scenograf i reżyser teatralny. Ja wam nawet pomogę, ja mam pokrzywę. A pokrzywa dobrze robi. Wiecie co? Ligajcie tu na tym podwórku, ligajcie. Ligajcie. O! Te koszule mam za włosy. Pomoże wam, pomoże wam. Tu rada
Grand Prix przeglądu wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 900 zł, ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, zdobyła grupa kolędnicza Herody z Łazor za widowisko pod tytułem Herody. Pierwsza nagroda i 700 zł, ufundowane przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, otrzymał zespół kolędniczy Folusz z Giedlarowej za widowisko Kolęda z Rojem i Herodami. Drugą nagrodę i 600 zł, ufundowane przez wójta gminy Starodzików, jury przyznało zespołowi Białoboczoki z Białobok za spektakl Na karawanie ziemniaków. Równorzędne 2/3 nagrody w wysokości 500 zł, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu i Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, trafiły do reprezentantów gminy Starodzików, zespołu Dzikowianie ze Starego Dzikowa za widowisko Pranie nad Potokiem i zespołu Stokrotki KGW w Cewkowie za przedstawienie Dzień Świętego Szczepana w Cewkowie. Jeden z jurorów, dr Andrzej Karczmarzewski, podkreśla wartość dzikowskiego przeglądu, a także fakt, że z roku na rok zespoły na nim występujące coraz bardziej dbają o detale swoich widowisk. Przegląd tego typu w ogóle jest to bardzo cenna inicjatywa, bo ona raz, że pozwala zapoznać z pewnymi treściami tradycyjnymi widownię, która jest oczywiście różna, bo są starsi, którzy jeszcze pamiętają niektóre rzeczy, ale są też i ludzie średniego pokolenia, czy młodzież, która dopiero tutaj się dowiaduje, jak to kiedyś dawniej było. Jeśli chodzi o kostium jest właśnie jest chyba coraz lepszy, dlatego że właśnie unika się jakichś takich, nie mówię o kostiumie tym tak zwanym regionalnym, bo on jest szyty i na wzór już powiedzmy sobie tradycyjny, choć nie zawsze. Natomiast to, co się pokazuje na scenie lata już powiedzmy sobie te 50. czy jakieś tam inne, nie jest to już tak rażące, jak było czasami, że właśnie występowały takie elementy zupełnie jak jakiś staniol, jakieś tam, powiedzmy sobie, materiały błyszczące i tak dalej, i tak dalej. Tego już właściwie się nie ogląda i to jest chyba też walor tych widowisk, że one potrafią jakoś tak oddawać pewną taką atmosferę, która kiedyś po prostu była. Organizatorem przeglądu było Centrum Kulturalne w Przemyślu, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie oraz wójt gminy Stary Dzików, a współorganizatorem Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. Kompania teatralna Mamro z Warszawy zdobyła Złoty Róg Myśliwski Króla Jana, czyli główną nagrodę Biesiady Teatralnej w Choryńcu Zdroju. Nagrody rozdadzą w minioną niedzielę podczas uroczystej gali, kończącej tegoroczne konfrontacje teatralne. Do zdobywców Złotego Rogu trafiła również nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł. Srebrny Róg Myśliwski Króla Jana i 3000 zł otrzymał Teatr Mariana Bednarka z Rybnika za autorskie przedstawienie Kolejka Zusowska, syn autora. Brązowy Róg Króla Jana i nagrodę 2500 zł otrzymała grupa artystyczna Teatru TCR Stychów za Gnienie Marcina Stachonia i w jego reżyserii. W ramach Biesiady rozdano także misy Borowiny za dokonanie indywidualne. Złota misa trafiła do Wojciecha Kowalskiego z teatru jego imienia z Częstochowy. Srebrną misę otrzymała Aneta Adamska z teatru Przedmieście z Rzeszowa, a brązową aktor Marcin Górski. Specjalna nagroda, Róża Choryniecka, trafiła do Teatru Seniora z Lublina za spektakl Chłopcy Stanisława Grochowiaka w reżyserii Michała Zgieta. Zdobywcy mis, a także róży również otrzymali nagrody pieniężne. Choryniecka Biesiada Teatralna, która trwała w tym roku od 1 do 4 lutego, to spotkanie amatorskich teatrów dramatycznych, wizji i ruchu, teatrów poezji oraz jednego aktora z całej Polski. W tym roku w Biesiadzie wzięło udział 15 amatorskich grup teatralnych z całego kraju, m.in. z Warszawy, Kielc, Częstochowy, Rybnika, Bolesławca, Lublina, Przemyśla, a także z mniejszych miejscowości. Teatry prezentowały się zarówno w repertuarze uznanych twórców, jak i we własnych programach autorskich. Nie będę kryła! Wdarł się pan do mojego serca, zdobył je szturmem! Proszę państwa, dobry sparterowy, rano wyszedł. No jakiż pan skromny. Jestem profesjonalistą, nie będę pani wykorzystywał. Oceniało je w tym roku jury.
Łukasz Drewniak, krytyk teatralny z Krakowa, Barbara Płocica, teatrolog, instruktor teatralny z Przemyśla, Tomasz Rodowicz, aktor muzyki, reżyser z Łodzi oraz Lesław Żurek, aktor teatralny i filmowy z Warszawy. Oprócz prezentacji konkursowych, młodzi aktorzy występowali także dla miejscowej publiczności i kuracjuszy. Organizatorem 39. Biesiady Teatralnej Konfrontacji Zespołów Teatralnych Małych Form było Centrum Kulturalne w Przemyślu i Gminny Ośrodek Kultury w Choryńcu-Zdroju. Krzysztof Kopeć, właściciel pracowni projektowej Geobud, został przedsiębiorcą Roku Ziemi Lubaczowskiej 2017 w plebiscycie pod takim samym tytułem, który zorganizowało Stowarzyszenie Lubaczowskie Forum Biznesu. Zwycięzców poznaliśmy podczas uroczystej gali zorganizowanej w sobotę 3 lutego w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. Plebiscyt miał promować przedsiębiorczość i aktywność biznesową na terenie Ziemi Lubaczowskiej, pobudzić aktywność w kierunku zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na terenie powiatu, a także promować Stowarzyszenie Przedsiębiorców Lubaczowskie Forum Biznesu i zachęcać inne podmioty gospodarcze do zrzeszenia się w tej organizacji i działania na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Lubaczowskiej. Ponad rok temu, Szanowni Państwo, kiedy wspólnie z zarządem stowarzyszenia, wspólnie z panem prezesem dyskutowaliśmy o tym, co zrobić na Ziemi Lubaczowskiej, by zintensyfikować, zintegrować działania przedsiębiorców dla wspólnego celu, dla rozwoju państwa firm, też i innych firm, i dla promocji ziemi lubaczowskiej. Postanowiliśmy wtedy wspólnie, by powstało stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczości, które te cele mogłoby realizować. I dzisiaj po tym ponad roku, drodzy Państwo, po postawieniu sobie kolejnych wyzwań i zadań, możemy być uczestnikami takiego pięknego przedsięwzięcia, jakim jest ta dzisiejsza gala. Trzymałem kciuki, by zarząd stowarzyszenia przygotował i zorganizował tą galę. I dzisiaj tak naprawdę jesteśmy świadkami pięknej uroczystości. Bardzo się cieszę, że tak wielu przedsiębiorców z powiatu lubaczowskiego w tym wydarzeniu uczestniczy i tak wielu przedsiębiorców wzięło udział w tym plebiscycie. To też jest ważne z punktu widzenia, tak jak wspomniałem, promocji państwa działalności, rozpowszechniania tej działalności na zewnątrz, ale też szukania nowych rynków dla państwa aktywności gospodarczej. Chcąc docenić starania właścicieli firm w powiecie lubaczowskim, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Lubaczowskie Forum Biznesu ogłosiło plebiscyt. Kandydaci zostali zgłoszeni przez mieszkańców i to mieszkańcy wybrali zwycięzcę. Głosowanie trwało od 3 do 24 stycznia. Internauci oddawali swoje głosy na osoby, które według nich są wizytówką naszego regionu, tworzą nowe miejsca pracy, a w biznesie grają fair. Do konkursu nominowanych było 16 firm. Zwyciężył Krzysztof Kopeć, właściciel pracowni projektowej Geobud. Drugie miejsce zajął Leszek Jakimowicz, prowadzący firmę Ladaser, a trzecie Krzysztof Padowski z Chriswash. W trakcie sobotniej gali każdy z nominowanych przedsiębiorców otrzymał pamiątkowy grawerton, a do przedsiębiorcy roku trafiła unikatowa statuetka oraz nagroda w postaci 3-dniowego pobytu w Zakopanem. Gala była połączona z zabawą karnawałowo-ostatkową. W niedzielę 28 stycznia w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kopernika w Lubaczowie rozegrano halowy turniej piłki nożnej plus 35, w którym nagrodą był Puchar Burmistrza Miasta Lubaczowa. Do rozgrywek stanęło 6 drużyn reprezentujących powiat lubaczowski. Oldboje Choryniec-Zdrój, Traper Lubaczów 1, Traper Lubaczów 2, Oldboje Zryw Młodów, Polak Team Lubaczów i Roztocze Narol plus 35. Ekipy rywalizowały systemem każdy z każdym. Po 6 godzinach gry i rozegraniu 15 pojedynków najlepszą drużyną okazał się zespół z Choryńca-Zdroju, który zajął pierwsze miejsce. Drugie miejsce przypadło dla Trapera 1, a trzecie dla Trapera 2. Najlepszym bramkarzem został Bogdan Nepelski z Choryńca-Zdroju, a miano najlepszego strzelca przypadło Arturowi Mederowi z Lubaczowa. Podczas turnieju trwała także zbiórka pieniężna dla chorego Kacperka Marciniszyna z Lubaczowa, w której udało się zebrać ponad 800 zł. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie zaprasza na spotkanie autorskie z Urszulą Kopeć-Zaborniak. Autorką tomiku poezji Data Ważności, laureatką wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich i prozatorskich, bibliotekarzem roku 2016, dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie. Spotkanie 9 lutego o godzinie 17 w wypożyczalni dla dorosłych.
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie zapraszają na dyktando ortograficzne o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Lubaczowskiej. Dyktando 22 lutego, a szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu na stronach Miejskiej Biblioteki oraz Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji. To wszystkie wiadomości w tym serwisie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za kilka dni. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Serwis sponsoruje firma Chemifarb Wiesław Nawrot. Tu kupisz m.in. farby, dywany, panele podłogowe i wykładziny. Serwis sponsoruje firma Univers, krajowy i międzynarodowy przewóz osób Beata Mazepa, oferujący usługi przewozowe na terenie kraju i całej Europy. Jeden telefon i ruszasz w świat.